Dobry wieczór, z tej strony Marcin z kanału Popas w Pieprz. Podsumowanie dnia dla Phnom Penh News. Oto co dzisiaj dla Was przygotowałem. Po pierwsze, z nieoficjalnych źródeł, zbliżonych do źródeł rządowych, otrzymałem dzisiaj informację, iż lockdown po 28 kwietnia zostanie utrzymany na przynajmniej kolejne 2 tygodnie. Czy widzicie zdziwienie malujące się na mojej twarzy? No właśnie. W dniu dzisiejszym zdiagnozowano 654 nowe przypadki osób zarażonych wirusem, co daje nam liczbę łączną zdiagnozowanych przypadków w Kambodży na dzień dzisiejszy prawie 9 tysięcy osób. Podczas kiedy zwykli obywatele mocno cierpią w związku z wprowadzonym lockdownem i ograniczeniami, które temu towarzyszą, bogaci robią to, na czym znają się najlepiej, czyli zarabiają pieniądze. Właśnie została podana informacja, iż fundusz, który pochodzi, żeby Wam nie skłamać, Malezji, malezyjski fundusz, który buduje 300-pokojowy hotel w Sihanoukville, właśnie poinformował, iż ich nowe dziecko, które nazywać się będzie Wun Majestic Casino and Hotel, zostanie otwarty zgodnie z planem w pierwszym kwartale 2020. To bardzo miła wiadomość. Dziękujemy za nią. Ja już się przygotowuję. Skoro już jesteśmy przy biznesie, oczywistym jest, że w dobie lockdownu bardzo dużo small business ma małych firm, małych sklepów, traci pieniądze. Ich właściciele muszą płacić czynsze, częstokroć utrzymywać pracowników, a jednocześnie nie mogą otworzyć swoich biznesów. W związku z tym nie mają szans na przychód, na zysk. Nie każdy jednak biznes traci. Na przykład firmy transportowe albo firmy typu delivery świetnie sobie radzą w tych czasach. Firmy delivery, mam na myśli tutaj firmy, które na przykład dostarczają zamówienia z restauracji czy ze sklepów. Te firmy kilkukrotnie zwiększyły swoje obroty właśnie dzięki wprowadzonym ograniczeniom. Ten biznes rozwija się doskonale, ale nie jest to jedyna gałąź biznesu, która się dobrze w tej chwili trzyma. Inną, bardzo ciekawą gałęzią biznesową, która się trzyma bardzo mocno, jest hodowla warzyw czy uprawa warzyw i owoców. Te produkty w ciągu ostatnich kilku dni zwiększyły swoje ceny dwukrotnie. Farmerzy nie są w tej chwili w stanie dostarczyć tak naprawdę odpowiedniej liczby produktów na rynek. Zatem popyt jest większy niż podaż. Cena w związku z tym rośnie. Jest to bardzo dobra koncepcja i warto się nad tym zastanowić, czy przypadkiem nie zainwestować by właśnie w agrobiznes. Dobre wiadomości. W dniu dzisiejszym władze odebrały policji prawo do napominania obywateli zarówno fizycznie, jak i werbalnie, a zatem słowem. Nie można używać już witek, tych bacików, które wczoraj dostali i z takim upodobaniem zaczęli w niektórych dzielnicach wykorzystywać. Adam, dobra wiadomość dla Ciebie. Twoje 4 litery mogą czuć się w miarę bezpiecznie. Być może wiecie, że w Mianmarze, państwie leżącym nieopodal Kambodży, trwa w tej chwili, no można śmiało powiedzieć, że wojna domowa, przewrót. Wiąże się to z maksymalnym ograniczeniem praw obywatelskich, ale również i z uciśnianiem tak naprawdę obywateli tego kraju. Kambodża chce odegrać tutaj znaczącą rolę w mediacjach pomiędzy rządzącymi, a właściwie pomiędzy partiami, które rządzą
Mianmarem, jak również i obywatelami. Uważają Kambodżanie, iż z racji swoich doświadczeń historycznych, ale również personalnych powiązań i znajomości w różnych partiach w Mianmarze zrobią to dobrze. To nie jest wiadomość jakby żartobliwa. Mianmar naprawdę jest w trudnej sytuacji. Każda pomoc się przyda. Fajnie, że Kambodża próbuje coś w tym kierunku zrobić. No i proszę. Okazuje się, że nie wystarczy być wysoko postawionym generałem, żeby robić wszystko. W dniu dzisiejszym aresztowano major generała. Major general to taki dość mocno już usadowiony generał w armii. Został on dzisiaj aresztowany za próbę przemycenia 26 obywateli Chin z Phnom Penh do prowincji Srei Rieng. Nie udało się to. Generał został zatrzymany wraz z chińskimi obywatelami i obecnie znajduje się w areszcie. Nie była to jedyna osoba aresztowana za próbę przekroczenia nielegalnego granic prowincji. Ostatniej nocy aresztowano również grupę dokładnie 26 osób. Grupa ta została zatrzymana na granicy prowincji Phnom Penh. Wśród zatrzymanych osób znajdowało się 16 Indonezyjczyków, a zatem obywateli Indonezji. Próbowali oni przedostać się do Poipet. Próba ta została udaremniona, a obywatele trafili do aresztu. Nie wiem, dlaczego Indonezyjczykom tak bardzo nie podobało się Phnom Penh, ale ewidentnie coś im tutaj nie pasowało. Na zakończenie prognoza pogody, a właściwie podsumowanie dnia. Juny, nie ruszaj, proszę. Po pierwsze, było bardzo gorąco, a potem spadł deszcz. To, powiedziałbym, powtarzający się proceder w ciągu ostatnich kilku dni. Teraz jest już zdecydowanie przyjemniej, chłodno, 31 stopni Celsjusza. Prognoza pogody na jutro. Będzie żar z nieba, ale być może po południu również troszeczkę deszczu, na co bardzo liczę. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzone chwile, podsumowanie dnia. Zapraszam Was do oglądania w dniu jutrzejszym Popas Pieprz, jak również około godziny 22 podsumowania dnia. Dzięki serdeczne i do zobaczenia.